Proszę Państwa, wszystkie nagrody są bardzo cenne, ale ta, o której za chwilę będę mówił, chyba jest dla aktora i dla ludzi teatru najważniejsza. Jest to nagroda publiczności. Plebiscyt na teatralną kreację roku. Przypomnę w telegraficznym skrócie, jakie są w tym roku i w poprzednich latach, jakie są zasady wyboru najlepszego aktora, aktorki danego sezonu. Wstępnie Rada Artystyczna wybiera spośród ról aktorów teatru imienia Stefana Jaracza te trzy najciekawsze, które są poddane pod dyskusję środowisk twórczych. Spośród tych trzech wybranych nominacji dopiero czytelnicy Gazety Olsztyńskiej, słuchacze Radia Olsztyn za pomocą kuponów, które znajdują się w Gazecie Olsztyńskiej, za pomocą łączy internetowych głosują na tę jedną nagrodę teatralną kreację roku. A teraz przedstawię Państwu tegoroczne nominacje do teatralnej kreacji roku. Nominacja dla Marzeny Bergman za rolę matki w spektaklu Boski spór Feliksa Witterera w reżyserii Jerzego Bończaka i Janusza Kijowskiego. Obejrzyjmy tę nominację.
za rolę matki w spektaklu Feliksa Milonierakowskiego, który reżyseruje Grzegorza Kołodziejczaka i Jerzy Kujskiego, Marzena Bergman. Państwo widzieli. Wszystkim serdecznie polecam w Królową Ciast. Dziękuję.